Cześć, witam wszystkich na kanale Ogród Macieja i rośliny egzotyczne. Dzisiaj zrobiłem taki porządniejszy przegląd roślinek. Szukałem m.in. szkodników. Przyjrzałem się dokładnie temu oto bananowi Encete petrichosum maureli i stwierdziłem, że oblazła go plaga mszyc. Synu, pokaż tutaj paluszkiem, gdzie tu są drobale, gdzie są mszyce. Gdzie? A dużo ich jest? Ona? Dużo? I co będzie trzeba z tym zrobić? Nie wiem. No, trzeba je usunąć, tak? Tak, i je umyć. Umyć bana. Właśnie to będziemy robić. Jest duży, dosyć. Te liście ma rozłożyste. Ja go wstawię, albo przechylę jakoś w stronę. Nad wanną jakoś i spróbujemy spłukać to dziadostwo. No, tutaj mój pomocnik świruje pawiana. Powiedz dzień dobry. Hej. Dzień dobry, ładnie powiedz. Dzień dobry. No. No jest tego, proszę zobaczyć. Aparat złapie ostrość. To nie są ziemniorki, tylko mszyce, bo liście są obklejone tym sokiem spadziowym, który mszyce wydzielają. No i trzeba to umyć. Nie stosuję żadnych chemicznych środków na mszyce, ponieważ miałem Encete petrichosum zielonego i popryskałem takim preparatem na mszyce dostępnym w sklepach, tak, w formie, no, ze spryskiwaczem, z takim dozownikiem. I niestety popalił mi liście ten preparat. Nie chcę sobie zniszczyć rośliny, dlatego spróbuję to tylko spłukać. A latem, jak będzie rósł na dworze, to po prostu będzie zraszany z węża ogrodowego pod ciśnieniem. Co jakiś czas będziemy usuwać te pasożyty. Dobra, to trzeba go zanieść do wanny. Jestem ponownie. Teraz właśnie przygotowuję bananowca maureli do kąpieli. Żeby nie nalać ziemi do ziemi wody, żeby ta doniczka nie była ciężka, to jest doniczka około 40 litrów. Ciężko by było to nieść. Ja ją tak przechyliłem, jak widać to się sypie. Ale dzięki korzeniom to jakoś się trzyma. Muszę to szybko zrobić, żeby to, nie wiem, mi tu za bardzo nie zapaskudziła. I tak będę spłukiwał pod ciśnieniem z prysznica wodą. Zobaczcie, jaka to jest inwazja tych mszyc. To są mszyce. Nie przędziorki, lecz mszyce. Nie ma żadnych pajęczynek. A widać też gdzie indziej dorosłe osobniki ze skrzydełkami. Są mszyce zielone. Nie wiem, nie znam się dokładnie na tych odmianach mszyc. Ale masakra jest z nimi. Złapiesz ostrość? Proszę, o, ładnie widać. To jest liść już stary, który wyrósł jesienią w ogrodzie. Dlatego ma już troszkę podniszczony jest, ale widać, że mszyce non stop go atakują. Dobra, i zaczniemy robić prysznic. Dobra, już kamera ustawiona. Bierzemy się do roboty. Robię lekko ciepłą wodą, no lekko, mocnym strumieniem staram się spłukiwać te wszystkie robale.
wszystko to nitka przeskoczyła, ale nic nie spadło. Trochę ziemi naleciało, ale to nic. No innych warunków nie mam. Chcę zniszczyć te mszyce, jakoś je usunąć, ale na dworze jest jeszcze za zimno, żeby taki zabieg zrobić. Więc robię to twardnie. Zobaczę jeszcze obrócę tego bananowca. Mam nadzieję, że nic nie spadnie do tej wanny. Takie wyginanie liści nic mi nie szkodzi. Te liście i tak będą obcięte. Prawie wszystkie. Nie wiesz. Cała bryła chce wypaść, kurczę. Dobra, chyba na tym skończę. Tu zaraz taki mam mały wygina robię, że szok. Dobra. Także jak macie możliwości inne niż ja, że macie jakieś prysznic albo jest już u was ciepło, jeśli macie taką inwazję tych mszyc albo innych pasożytów, to radzę właśnie robić takie prysznice pod ciśnieniem. Na dworze będzie ich oczywiście mniej, jeśli będą rosły latem na dworze te bananowce, no ale w mieszkaniu wiadomo to gdzie, w tym, jak to się mówi, na tym zimowisku, w tym zielonym pokoju albo w oranżerii jest dużo roślin, nie wiadomo, dużo tych szkodników też się mnoży. Już mamy dzisiaj drugi dzień wiosny, także niedługo wyląduje na dworze bananowiec, gdzieś około, no gdzieś za miesiąc, pod koniec kwietnia wyląduje i będzie wszystko w jak najlepszym porządku. Wszystkie rośliny tak samo po jak to się mówi, opłukam z tych szkodników. No i co mam jeszcze powiedzieć? No to tyle. Jak nie mam co powiedzieć, to nic nie mówię. Nie będę tłukał, nie będę się jąkał. Chciałem wam tylko pokazać w jak najlepszy sposób usunąć szkodniki typu mszyca pod prysznicem lub na dworze, jeśli to będzie sytuacja latem, że jednak gdzieś tam się zalęgną te mszyce, to brać wodę pod ciśnieniem ostrym, wszystko zmyć. Najtańszy i najlepszy sposób. Dobra, dziękuję, cześć, pozdrawiam.